powiedz mi, czy nosiłeś kiedyś takie coś? Do komunii miałem tak. A, do komunii miałem tak, ale ksiądz i tak wolał bez, znaczy wolał inny strój. Nie, bo wiesz co, bo ja mam problem na przykład z tym, bo na przykład chcę się podetrzeć i wiesz, ja się boję, że sobie zaszorżuję coś tam z tyłu. Wiesz, no, to bardzo, bardzo ładne, tak, to prawda. No. Powiem ci, że z tyłu to jeszcze... To jeszcze pół biedy. Możesz ból znieść, ale no tak. Gdybyś chciał iść po prostu oddać moc na przykład do analizy, gdybyś się bał, że masz tam czegoś nie dobrego, albo to gorzej troszeczkę. To gorzej. Ja się staram oszpecać, no nie mówię, nie myję się tam, nie golę, ale to nic nie pomaga, jak widać, nawet spójrzmy tutaj po prostu, różnica jest, ja jestem piękny, znaczy ja jestem ze wsi ogólnie, więc jakby smród... Ja też jestem ze wsi, ale mi to nie przeszkadza. Ale jestem najładniejszy w tej wsi i to też mnie denerwuje, też w sklepach są zazdrośni, jak tam na chleb się zapisuje, to później jestem wypisywany z tej kolejki, po prostu, no ciężko jest, bycie ładnym jest ciężko. Na szósta pomalowany na stałe, czy trochę tak? Permanentny makijaż. Musimy tutaj z makijażem za chwilę się... Spokój. Dobra, to skoro jesteśmy na hardkorze, Wojtku, to jeszcze mam takie pytanie. Bo po angielsku w ogóle. Yes. Yes. Powiedz yes, tak. Yes. No właśnie. I tak mów do końca wieczoru. Ja widzę wszystkie rzeczy podwójnie. Czyli na przykład moja żona ma dwie pary piersi, na przykład to też jest zawsze na plus jakoś. Mm-hmm. Ale to... Z rachunkami jest trudniej, bo... Ale na przykład jak patrzysz w dół, to też masz jakby dwie pary? W sensie, czy, że... Tak, ale to jest tak mało, że się składa na jedną. To się nakłada, bo on jest zbieżny, czyli on się składa tak na ten. Czyli ale jakby bardziej wzdłuż, czy bardziej jakby V, czy... Czy bardziej tak, czy... Bardziej tak jak telemarkiem lądujesz, tak? Bardziej tak jest. Jak stoch? Takie lekkie rozszczepienie, rozczłonkowanie, że się tak wydarzy. Nie, no to fajnie, fajnie. To fajnie. Tu jakbyś mógł. Tu poszedłem trochę? Nie tu jakbyś mógł. To jest co to? Jednak nie jest taki... Aż. Wyszarpałem ze sklepu za dobrą cenę, a teraz gram. No i mam przy sobie... Wiesz, że za gram już można pójść do więzienia, stary? Za granie? Za gram już można. No, powiedziałeś, że gram. No tak. No to za gram już można. Ja mam taką ścieżkę tam i gram sobie tam. Na takiej ścieżce. Kiedyś widziałeś tam, tacy kolesie byli na ścieżce i widziałeś, jak się skończyło. Lepiej na ścieżce nie tego. Nie grać. Też nie. Dosyć hardkorowy. I też podoba mi się, bo mały. Mogę się identyfikować. No ja w sumie też. Wiesz, jak się nad nimi gra? Nie. Tak jak z kolegami. Różowym do buzi musisz wziąć i taki dziubek zrób. Z kolegami, nie rozumiem tego. Też ci buzi, bo nie jestem cały tutaj. Nie chcę być zębami kolegami jeszcze, chyba. Pokaż, do buzi dziubek zrób i zębami, żebyś nie zahaczył i... A czemu zębami mam wyhaczyć? Bo nieprzyjemne jest po prostu. Okej, okay. A dla kogo? Dla fleta? Wszystko ci pokażę. No i musisz. Bardzo ładny dźwięk. To co może? Za chwilę poczekaj, matka. A teraz? Pożegnamy się, poczekaj. Polska Top Lista w niedzielę o 17:00.